4 bramki w jednym meczu to niecodzienny wyczyn. Czy możemy mówić o powrocie króla do formy? Ja uważam, że cały czas byłem w formie i wy oceniacie mnie przez pryzmat bramek, ja natomiast inaczej do tego podchodzę. Oczywiście jestem napastnikiem i te bramki strzelać w każdym spotkaniu. Ostatnio w poprzednim meczach nie było ku temu sposobności, a dzisiaj w ofensywie przede wszystkim rozegraliśmy bardzo fajne zawody. Tych sytuacji oprócz tych moich bramek było jeszcze kilka i myślę, że tędy droga. No, gdzieś tam ta arka mocno nas dotknęła, wyciągnęliśmy wnioski, przeanalizowaliśmy to wszystko, wiedzieliśmy, że musimy zagrać agresywnie i bardziej do przodu i wydaje mi się, że w pierwszej połowie pokazaliśmy, że możemy i potrafimy tak grać, ale za 4 dni gramy kolejne spotkanie i twardo stąpamy po ziemi, ja również. Powiedz mi, jak to jest? Drugi raz w karierze dostałeś piłkę za zdobycie hat-tricka, w tym meczu zdobyłeś 4 bramki. Jak czuje się bohater takiego meczu? Ja myślę, że bohaterem jest cały zespół, bo ja żyję z podań kolegów, a dzisiaj oni mnie wyjątkowo dobrze obsługiwali. Także no jak się czuję z drugą piłką, nie wiem, bo wszystko dzieje się bardzo szybko, na gorąco, także może dopiero jutro, jak usiądę z tą piłką w domu, że ona mi ją ładnie podpisze, to wtedy się będę zastanawiał, jak to jest, ale jeszcze kupa roboty przed nami, mamy tego świadomość i nie podniecamy się jednym zwycięstwem, bo mimo, że okazałe zwycięstwo, to tak samo punktowane jak te jedną bramką. Świetnie weszliście w ten mecz, zdobyliście 3 bramki bardzo szybko, to chyba ułatwiło i ustawiło to spotkanie już do końca. No, zgadza się, gdzieś tam te wcześniejsze spotkania również pokazały, że jeżeli tą bramkę strzelamy szybko, to schodzi z nas ten balast, jakiś ten ciężar i grać nam się zdecydowanie łatwiej. No, dzisiaj pierwsza połowa w naszym wykonaniu rewelacyjna, ja sobie nie przypomniałem tak grającego GKS-u Katowice, ale za 4 dni musi być podobnie. Gdzieś tam w drugiej połowie wiadomo, że mówiliśmy sobie w szatni, że chcemy grać to samo, ale gdzieś tam ta podświadomość okazała się znowu mocniejsza, troszkę się cofnęliśmy, troszkę oddaliśmy pola, ale tą drugą połowę również wygraliśmy. To prawda, udało wam się tak naprawdę zaskoczyć MKS Kluczbork, bo oni przez cały mecz byli bezradni. Cały czas to wy prowadziliście grę i trzymaliście rywala krótko. No wiem jaki ciężar gatunkowy miał to spotkanie, no do nas te wszystkie rzeczy trafiają, mamy tego świadomość, dlatego wiemy, że ten mecz mimo, że z Beniaminkiem, to ciężar gatunkowy tego spotkania był bardzo duży. Daliśmy radę i wierzę, że w kolejnych spotkaniach to podtrzymamy.